Na samym początku powiem kilka słów o firmie Real Networks. Powstała w 1995 roku, założona została przez Rolf Glazera. W 1995 roku była pierwsza transmisja w internecie, była to wyłącznie transmisja sygnału audio. Odbyło się to w Stanach Zjednoczonych. W chwili obecnej już mamy jakość praktycznie DVD dostępną w sieciach IP. Real Networks aktywnie brał udział w tworzeniu standardów streamingowych, wprowadził protokół RTS Pairing, Time Streaming Protocol. W chwili obecnej oprócz samej platformy mamy rozwiązanie biznesowe oparte na naszej technologii. Jest to system subskrypcji. W chwili obecnej w Stanach Zjednoczonych wersja amerykańska tego serwisu skupia ponad 900 tysięcy zarejestrowanych użytkowników, abonentów miesięcznie korzystających z naszej usługi. Na świecie jest ponad 300 milionów zarejestrowanych pojedynczych, unikalnych kopii programu do odtwarzania Real Player. W Polsce jest około 1 300 000 unikalnych zainstalowanych playerów na komputerach. Co to jest streaming? Z definicji jest to technologia transmisji poprzez sieci IP umożliwiająca oglądanie sygnału audio wideo na bieżąco bez konieczności oczekiwania na pobranie pliku. Ja za chwilę wytłumaczę to na przykładzie takim porównawczym. Streaming jest to technologia najbardziej oczekiwana przez użytkowników przenośnych urządzeń czy też komputerów, tak jak w dniu dzisiejszym. Statystyki wykazały, że użytkownik będący na stronie spędza około 3 do 4 minut na stronie statycznej w momencie, kiedy pojawia się sygnał audio-wideo, kiedy może zobaczyć ruchomy obraz. Ten czas wzrasta trzykrotnie, także 12 do 15 minut użytkownik zostaje na stronie. Ze względów biznesowych dla operatorów udostępniających usługi streamingu jest to bardzo lukratywny model biznesowy, ponieważ streaming jest najbardziej efektywnym sposobem generowania ruchu w sieciach IP. Jest to, z drugiej strony jest to bariera dostępności dobrej jakości dla użytkowników, ponieważ pasmo jest niestety drogie jak na nasze warunki, także to jest element, który koniecznie trzeba uwzględniać w modelach biznesowych przy tworzeniu rozwiązań streamingowych. Jaka ilość informacji jest potrzebna do przesłania, powiedzmy, jednej klatki sygnału wideo? Załóżmy do celów obliczeniowych, że nasz ekran składa się ze 100 pikseli horyzontalnie i wertykalnie. Łącznie daje nam to 10 tysięcy jednostek informacji i załóżmy, że mamy 256 8-bitowy opis koloru, czyli potrzebujemy, to są bity, jeśli to będzie kolor, potrzebujemy 10 kilobajtów w zaokrągleniu na przesłanie jednej klatki sygnału. Aby oko ludzkie odebrało sygnał jako ruch, musimy mieć co najmniej 20-25 klatek na sekundę. Także ta ilość musi zostać wymnożona 25 razy, abyśmy otrzymali sygnał wideo taki, który jest akceptowany przez oko. W chwili obecnej mamy już dostęp, czy też w sieciach korporacyjnych, czy naukowych, do szybkich sieci takich jak Ethernet, gdzie mamy dostępną prędkość 10 megabitów na sekundę, czy 100 megabitów na sekundę. Także w sieciach korporacyjnych, czy w sieciach lokalnych nie ma problemu z tym pasmem. Jeśli chcemy transmitować przez internet, proszę sobie wyobrazić sytuację, ile, w jaki sposób musimy ścisnąć tą porcję informacji, aby otrzymać jakość akceptowalną dla oka na ekranie. Także tutaj mamy 25 kilobajtów na sekundę. Jak będę pokazywał transmisję do telefonów, jest dostępne 20 kilobitów na sekundę. I tam musimy też pewną ilość klatek przesłać. Także to jest stopień skomplikowania, jaki jest potrzebny. Kto korzysta ze streamingu? Streaming jest to nowy nośnik medialny, który moim zdaniem spowoduje, zdaniem wielu konsultantów też spowoduje rewolucję w rynku, na rynku transmisji, na rynku multimediów, w sieciach IP czy w urządzeniach przenośnych. Można przyrównać to do rewolucji, jaką zrobił fax. W tym momencie nikt z nas raczej nie pamięta, w jaki sposób faksy
urządzenia do przesyłania dokumentów przez linię telefoniczną weszły w nasze życie. Po prostu to się stało, korzystamy z tego na co dzień. Masz faks? No, to jest oczywiste, że każdy ma faks. Ale tak naprawdę nikt nie zastanawia się, co kryje się pod spodem, w jaki sposób ta transmisja dokonywana jest. Tak samo stanie się ze streamingiem. My po prostu będziemy z tego korzystać. I nie zawsze świadomi, co za tym się kryje. W firmach, w korporacjach streaming wykorzystywany jest do komunikacji z pracownikami, z klientami. W środowiskach akademickich jest wykorzystywany do przekazywania informacji, czy też dostęp do archiwalnych jakichś nagrań. Po prostu jest to bardzo łatwy sposób do uzyskania dostępu do zasobów archiwalnych. Zacznę może od transmisji sygnału. To jest strona wejściowa telewizji TVN24, gdzie jako jedni z pierwszych, jako pierwsi w kraju, pierwsza telewizja komercyjna w kraju udostępniła sygnał przez internet. Są metody opłacania. Jest to komercyjne rozwiązanie, gdzie płacimy za dostęp do sygnału. Wprowadzę hasło. I mamy na bieżąco sygnał telewizyjny. Jakość, jaka tutaj jest w tym momencie, to jest transmisja przy 100 kilobitach na sekundę, jest to kodowanie jednoprzebiegowe. Ja będę tłumaczył po kolei, dlaczego są różnice w jakości w różnych sygnałach. To jest przykład transmisji na żywo sygnału telewizyjnego w internecie. Jeśli spróbujemy zrobić transmisję przy mniejszej prędkości, to jest prędkość 45 kilobitów na sekundę, którą możemy uzyskać przy zwykłym dostępie wdzwanianym przez modem, jak widać, pasmo dostępne uniemożliwia przesłanie pełnej informacji o tym, co na ekranie powinno się znajdować. To jest pierwszy przykład. Następny. Przykład wirtualnej Polski. Wirtualna Polska, transmisje strumieniowe dla odbiorców o wąskim paśmie, dla odbiorców modemowych zaczęli kilka lat temu już. Jednakże te transmisje odbywają się przez ich obciążone łącza, z których korzystają wszyscy użytkownicy wirtualnej Polski, nie mają możliwości wykorzystania w pełni technologii, jaką dostarczamy. Jest to kosztem jakości, jaką uzyskują. To jest przykład transmisji też na żądanie od nich. Jak widać, sygnał, który od nich otrzymujemy, linia zielona tutaj wskazuje idealne, transmisję idealną sygnału potrzebnego do odtworzenia obrazu dobrej jakości. Nie otrzymujemy tego w pełni, stąd pogorszenie jakości. Kolejny przykład komercyjny w kraju. Neostrada, jest to telekomunikacja polska, uruchomiła dostęp szerokopasmowy i w ramach tej usługi udostępniają na żądanie różne klipy z informacjami, czy są to fakty na żądanie. To jest przykład transmisji przy 50 kilobitach na sekundę. Ja powiększę to do pełnego ekranu. Ale dźwięku nie ma włączone. Tak, proszę, włącz.
To jest jakość, którą uzyskujemy przy prędkości 50 kilobitów na sekundę. To nie jest rzeczywiście ten sygnał, ta jakość, którą otrzymujemy w odbiornikach telewizyjnych. Ale cały czas chcę skierować Państwa uwagę na fakt, że jest wąskie gardło, jakim jest pasmo przechodzące. Tą jakość możemy uzyskać przy połączeniu przez modem. Dla kontrastu, zanim przejdę do zagranicznych sygnałów, pokażę dla porównania jakość, z jaką transmituje ATVN w internecie. Tam dopiero to pudełko zostaje otwarte, czyli płytka podłożowa nie ma w ogóle kontaktu z powietrzem zewnętrznym. Następnie za pomocą rękawic wprowadzana jest do reaktora, zamykana. Ten sygnał, który jest nadawany w telewizji ATVN, jest już przy większym paśmie transmisji. Także możemy więcej informacji, możemy praktycznie pełen opis obrazu przesłać do odbiorcy. Z zagranicznych przykładów może się pokusimy o rosyjski przykład. Jest to przykład korporacyjnego streamingu, gdzie nagrane zostało spotkanie firmowe i udostępnione później jako archiwum. To, co streaming pozwala, streaming pozwala na wzbogacenie samego sygnału wideo o dodatkowe elementy, na przykład slajdy z PowerPointa, listę slajdów, gdzie możemy przeskoczyć do odpowiedniego momentu w trakcie prezentacji. Tu Państwo zauważyli na pewno coś takiego jak loading czy buffering. Takie stwierdzenie. Co to jest? Jest to pobranie dodatkowej porcji informacji umożliwiającej zapobieżenie przerwania w transmisji. Jeśli w pewnym momencie ktoś nam odłączy kabel sieciowy lub pojawi się jakaś zapora pomiędzy naszym komputerem a serwerem źródłowym, żeby zapobiec takiemu, żeby nie był przerywany sygnał w transmisji. To, co teraz już praktycznie wchodzi na rynek, jest dostępne. Na razie pokażę zwykły sygnał telewizyjny. Transmisja do telefonu komórkowego. Czyli wychodząc, ATVN strumieniuje w rzędu 220-250 kilobitów na sekundę. W tym momencie zejdziemy na dół do wąskiego pasma 20 kilobitów na sekundę. Jest to normalnie komercyjnie dostępny telefon, transmisja 20 kilobitów na sekundę, sygnał telewizyjny na żywo. Jak to jest zrobione? Z jakich komponentów składa się streaming? Pierwszy etap jest to przygotowanie treści w formie takiej, którą można przekazywać przez internet. To ma różne nazwy. Najbardziej stosowaną jest encoding. Nie znam polskiego odpowiednika tego wyrazu. Mamy kilka różnych formatów, które są wykorzystywane do strumieniowania. Najbardziej popularnym w internecie wykorzystywanym przez ponad 85 stron wykorzystującą technologię streamingu jest to nasz format, jest to format Real Media. I kolejni są Windows Media Products firmy Microsoft, jest QuickTime Products firmy Apple. Teraz jest opracowywany, finalizowany jest nowy standard MPEG-4. Także jest proces przygotowania kontentu, następnie jest serwowanie kontentu, czyli dostarczanie treści poprzez sieci IP do odbiorcy. Jest to zrobione przez serwery i ostatnim elementem jest oprogramowanie służące do odtwarzania tych treści multimedialnych na komputerach, na przykład Real Player czy Windows Media Player czy też inne urządzenia, już nie komputery, tylko urządzenia, jakim jest na przykład telefon komórkowy. Jak to do tej pory było robione? W związku z tym, że te firmy konkurowały ze sobą, każdy, kto chciał zrobić transmisję, musiał stworzyć do każdego formatu kopię platformy, czyli chciał strumieniować w formacie Real Media, musiał mieć nasze serwery, nasze producery, nasze encodery. Windows Media tak samo, oprogramowanie z Microsoftu, także to wszystko musiało być dublowane. W lipcu ubiegłego roku wprowadziliśmy nowy produkt,
na rynek o nazwie handlowej Helix, który umożliwia w bardzo dużym stopniu zaoszczędzić na kosztach utrzymania streamingu z jednoczesnym zachowaniem wielu formatów. Czyli to, co wprowadziliśmy na rynek, jest to produkt o nazwie Helix Universal Server, pozwalający strumieniować praktycznie do wszystkich urządzeń oprogramowanie działające na każdym systemie operacyjnym, Windows, Linux, Solaris, HP UX, dowolny system, i każdy z formatów możemy dostarczyć do serwera i przesłać do użytkownika. Inwestycja w streaming. Kto inwestował w streaming i dlaczego? Do roku 2000, kiedy był okres takiego zachwytu internetem, bardzo wielu ludzi inwestowało w to z tego względu, że to było po prostu fajne, nowe. Takie określenia były. To jest fajne i ludzie z tego będą korzystać. I to było główne uzasadnienie biznesowe, dlaczego inwestujemy. W latach 2000-2002 były to inwestycje pozwalające na zwiększenie udziału w rynku, czyli na stworzenie produktów, stworzenie wartości dodanych do swoich produktów. W chwili obecnej inwestycje w streaming są wyłącznie, jeśli te inwestycje są dochodowe. Także trzeba uwzględnić koszty pasma, które są potrzebne do strumieniowania, koszty infrastruktury sprzętowej. To wszystko musi być dochodowe. Ewentualnie, jeśli to jest z założenia niedochodowe, musi mieć finansowanie zewnętrzne. Czy to się opłaca? Można, z wykorzystaniem streamingu można po pierwsze zarobić, z tego względu, że jest to najbardziej efektywna metoda generowania ruchu w sieciach IP. To jest zaleta dla operatorów. Można sprzedawać tą drogą swój content, czyli płatność za oglądanie pay-per-view, i można zaoszczędzić też, wykorzystując streaming jako nowy sposób komunikacji z pracownikami, ze współpracownikami, ze studentami. Główną zaletą streamingu jest to, że dociera bezpośrednio do użytkownika, na jego biurko, do jego komputera. Jakie są bariery w związku z wykorzystaniem streamingu? Bariery są prozaiczne. Brak karty dźwiękowej w komputerze, uniemożliwiające odtwarzanie dźwięku. Możemy oglądać obraz, ale nie słyszymy, co dana osoba mówi, czy też brak dobrego łącza do internetu, ponieważ grupa odbiorców jest definiowana w momencie przygotowania treści. Czy musimy zdecydować, czy naszym odbiorcą jest użytkownik łączący się przez modem, czy naszym odbiorcą jest użytkownik łączący się przez sieć korporacyjną, czy przez sieć akademicką. W etapie enkodowania jako źródło sygnału możemy mieć źródła analogowe, cyfrowe, takie jak kamera wideo, magnetowid, czy też wcześniej przygotowane, już skonwertowane do postaci cyfrowej materiały z plików. Enkodowanie jest to, tak jak powiedziałem, przygotowanie kontentu w formacie zdolnym do transmisji strumieniowej. I teraz, w zależności, czy jest to transmisja na żądanie, czy jest to transmisja na żywo, w wynikowej postaci otrzymujemy plik do transmisji na żądanie lub strumień w sieci IP z danymi dosyłany do serwera. Czyli pierwszy etap, przygotowanie kontentu. Na wyjściu mamy albo sygnał na żywo, lub też w pliku do odtwarzania na żądanie. To jest dosyłane do serwera. Serwer jest to oprogramowanie lub urządzenie służące do retransmisji sygnału do użytkowników w formie strumienia, czyli w porcjach niezbędnych do odtwarzania w danym momencie. Do transmisji w formacie Real Media wykorzystywane jest oprogramowanie Helix Universal Server. I na wejściu otrzymujemy strumień na żywo lub pliki udostępnione do odtwarzania. Serwer jest odpowiedzialny za dostarczanie sygnału do urządzenia posiadające oprogramowanie do odtwarzania. I między serwerem a użytkownikiem zestawiana jest, można powiedzieć,
rura kanalizacyjna przesyłająca informacje, aby móc wyświetlić treść multimedialną na ekranie. I teraz kolejna bariera, jaka jest technologiczna, to jest pasmo wyjściowe. Tutaj ponosimy koszty każdego użytkownika, który ogląda. Załóżmy, że przygotowaliśmy sygnał dobrej jakości, tak jak ATVN, 250 kilobitów na sekundę. I mamy 20 ludzi, którzy jednocześnie oglądają ten sygnał. Co to znaczy? Pasmo wyjściowe z serwera sumuje się. Czyli w tym momencie potrzebujemy do obsłużenia 20 jednocześnie oglądających użytkowników, potrzebujemy w przybliżeniu, to jest 5 megabajtów pasmo. Dwóch użytkowników, 0,5 mega, 25 megabitów na sekundę. Także to są te koszty, te inwestycje, które należy uwzględnić w trakcie tworzenia dostępu. Jeśli odbiorcą jest użytkownik, który wdzwania się do sieci, załóżmy, korzysta z transmisji przy prędkości 25 kilobitów na sekundę, to w tym momencie jesteśmy w stanie nie 20, przy tym samym paśmie jesteśmy w stanie 200 jednocześnie oglądających użytkowników obsłużyć. Ale co tracimy? Tracimy jakość. Także to są te parametry, które należy uwzględnić w procesie projektowania takiej transmisji. Czyli przygotowanie, serwowanie i odtwarzanie. Są technologie umożliwiające zlimitowanie konieczności wykorzystania tego pasma. To są transmisje, nazywają się transmisje unicastowe. Są transmisje multicastowe, czyli wysyłające tak jakby w eter pakiety, gdzie jest wykorzystane to pasmo jednokrotnie i dociera do całej rzeszy użytkowników. Ale niestety w warunkach naszego internetu polskiego multicast nie jest uruchomiony w sieciach. To się zdarza w sieciach korporacyjnych, w sieciach akademickich, gdzie te sieci są zarządzane. Multicast jest możliwość włączenia tego i wykorzystania do transmisji na co dzień. Także to są elementy. Wymagania systemowe, jakie są potrzebne do poszczególnych etapów. Przygotowanie kontentu. Enkodowanie to nie jest nic innego jak obciążenie procesora algorytmami matematycznymi kompresującymi obraz. Także tutaj jest potrzebny moc procesora. Do przygotowania kontentu w rzeczywistości tak naprawdę wystarczy dowolny PC, jakieś Pentium i oprogramowanie, które nazywa się Helix Producer, abyśmy mogli otrzymać w komputerze sygnał, potrzebna jest karta przechwytująca obraz audio, wideo, przekształcająca do postaci cyfrowej. Takie karty nazywają się Frame Grabber. Do przekształcenia sygnału audio, wideo, analogowego do postaci cyfrowej następuje obróbka, na wyjściu mamy pliki lub sygnał na żywo. Platforma serwera. Tutaj mamy bardzo dużą dowolność. Windows, Linux, Solaris. Dowolny komputer praktycznie jest w stanie obsłużyć. To, co my robimy, może to tak nazywane jest any. Any format. Dowolny format, czyli Real Media, Windows Media, QuickTime, dowolne inne, na dowolnej platformie, any platform to any device. Czyli przykładem urządzenia, na przykład telefon komórkowy jest. Windows, Linux, Solaris. To też zwykły PC, nawet taki z archiwum wyciągnięty, zainstalujemy 486, zainstalujemy Linuxa. Też oprogramowanie nasze na tej platformie będzie działało. Wydajność tej maszyny jest krytyczna, jeśli chodzi o ilość jednocześnie oglądających użytkowników. Średnio do transmisji takiej wąskopasmowej przy 20 kilobitach na sekundę komputer klasy Pentium, powiedzmy 0,5 gigabajta pamięci RAM,
jest w stanie obsłużyć 5 do 10 tysięcy jednocześnie oglądających użytkowników. W przypadku, kiedy są transmisje konsumujące więcej pasma wyjściowego, te maszyny odpowiednio powinny być większe. Także w zależności od klasy odbiorców, jakich mamy, taką klasę sprzętu należy zastosować. Oprogramowanie serwera nie ma żadnych limitów, jeśli chodzi o ilość jednocześnie transmitowanych sygnałów. Nie ma limitów, jeśli chodzi o ilość kontentu na żądanie przygotowanego. Licencjonowane to jest na ilość pasma wyjściowego. Jest to w kilku kwantach, 10, 20, 40 i bez limitu megabitów na sekundę. To jest licencjonowanie, odbywa się w ten sposób. Oprogramowanie do odtwarzania jest bezpłatne. To, z czym użytkownicy, z czym się spotkałem, mają problemy z pobraniem oprogramowania. Są prace prowadzone, żeby to było po polsku, żeby ułatwić to pobieranie. Pierwszy krok jest zrobiony. Fizycznie serwer, z którego pobiera się oprogramowanie RealPlayer, jest już w Warszawie, jest on już od prawie 2 lat. Jest dostępny, także prędkość pobierania już jest załatwiona. Teraz kwestia, jest proces po prostu lokalizacji oprogramowania do praktycznie wszystkich języków. Oprogramowanie RealPlayer jest dostępne w 2 opcjach. Jako produkt bezpłatny, musimy zwrócić uwagę na stronie, kiedy go pobieramy, że wybieramy Free Player. Drugi sposób jest to subskrypcja. Na początku możemy sprawdzić sobie 14 dni, co udostępniamy. My udostępniamy treści różne multimedialne z całego świata, które można oglądać, z tym, że subskrypcja jest płatna. Także sam program do odtwarzania jest w pełni bezpłatny. Jeśli jakiś content, który przygotowywany jest przez nas, można dokupić sobie subskrypcję, to jest rzędu $10 miesięcznie. I tak jak powiedziałem, jest ponad 1 000 000 użytkowników na świecie, którzy miesięcznie po prostu cały czas odnawiają swoją subskrypcję. Tak, tak, tak. Tak jak pokazywałem przykład TVN24, gdzie w Polsce lokalnie płacimy SMS-em za dostęp do sygnału, tak CNN czy pozostałe jakieś mecze, różne, nie wiem, teledyski są dostępne właśnie po wykupieniu subskrypcji, to jest po wykupieniu takiego hasła dostępu. Przyszłość streamingu, jak wygląda, to jakość, jaką ma ATVN w tym momencie, ja pokażę, co jeszcze bardziej można wyciągnąć z tego, jest to transmisja, to jest na dolnym ekranie, transmisja przy prędkości 700 kilobitów na sekundę. Przewinę. Jest to pełnoekranowa transmisja jakości już praktycznie DVD. Cały film 1,5 godziny objętościowo zajmuje około 430 MB. Urządzenia, jakie będą na rynku, wejdzie UMTS, nowa generacja sieci komórkowych. Takie urządzenia, powiedzmy notebooki, będą wyposażone w karty bezprzewodowe, gdzie w ruchu, czy w samochodzie, czy gdziekolwiek będzie można oglądać już sobie treści przygotowane w ten sposób. To tyle, jeśli chodzi o pierwszą część. W następnych zestawimy już na żywo transmisję dla różnych grupy odbiorców. Na żądanie, na żywo zestawimy transmisję w różnych formatach, czyli w formacie Real Media, zestawimy transmisję w formacie Windows Media, też z serwera Helix, i zestawimy transmisję do telefonu komórkowego. Potem będzie bodajże przerwa na jakiś lunch, potem zrobimy